Szanowni Państwo, druk 1044, tworzenie placówki doskonalenia nauczycieli w nazwie Krakowski Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ulica Konfederacja 18, referuje Pani Prezydent. Pan Dyrektor, bardzo proszę, Pana Michała. Proszę Państwa, składamy projekt powołania Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który realizowałby projekty w zakresie szkolenia nauczycieli, szczególnie wychowawców klas, doradców metodycznych, doradztwa zawodowego oraz szkoły liderów, dyrektorów, a także w powiązaniu z Centrum Autyzmu realizował programy dla nauczycieli, którzy opiekują się i wychowują dzieci dotknięte autyzmem. Struktura takiego Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Narodowego składałaby się z jednego dadu dyrektora, jednego sekretarka oraz obsługi księgowej, która będzie realizowana z środki i koszty szacowanych na 200 000 złotych i za w budżecie miasta na 2013 roku te środki są zarezerwowane w Zakładzie Ekonomiki Oświaty. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, druk 1044 nie ma żadnej opinii, żadnej komisji. Czy jest prezentacja klubów radnych? Nie widzę. Szanowni Państwo, była dyskusja. Bardzo proszę Pani Teodora Maciejewska. Bardzo proszę. Edukacji chce przede mną wystąpić. Szanowna Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Najpierw może, mimo że dyskutujemy o ośrodku nowej instytucji, nowej jednostki miejskiej, przytoczę parę liczb dotyczących wcześniejszego wystąpienia Pani Prezydent. Otóż obiady średnio cateringowe obecnie podobno kosztują od 7 do 12 zł za jedno dziecko. Przyjmijmy, że w rodzinie jest 2 dzieci, to tylko 7 zł obiadów, licząc 20 dni pobytu dziecka w szkole w każdym miesiącu, to będzie 280 zł, a za 12 zł to będzie 480 zł miesięcznie. Czy to dużo, czy mało? Jeśli rodzic jest samotny i zarabia około 1000 zł, wiemy, że w obecnej sytuacji jest to i tak dużo, to zarobki 1000 zł przy 2 dzieci zabiorą mu 480 zł, więc możecie Państwo sobie wyobrazić za pozostałe 520 będą żyć. Jeśli 2 rodziców pracuje, przyjmijmy średnio, średnia statystyczna, prawda, dobra metoda naukowa, około 3000 miesięcznie, to i tak pozostanie im 2500. Dlaczego ja o tym mówię? Otóż dlatego, że ten ośrodek, który powstanie, sądząc ze statutu, jako pośrednik, kosztował będzie w przybliżeniu, według mojego widzimy się, może jest inaczej, co najmniej 4 etaty, bo musi być dyrektor, sekretarka, księgowa i ktoś do roboty. 4 etaty, średnio miesięcznie 7000 z pochodnymi, to i tak niewiele, ponieważ wszystkie pochodne, łącznie z funduszem socjalnym, dla niepełnosprawnych, mieszkaniowym opisanych wszystkimi 7000, czyli do ręki jeden dostanie mniej, drugi więcej, bo sekretarka na pewno mniej niż dyrektor. Liczmy, że jest to 7000. Miesięcznie 280 000, rocznie 3 260 000. Jeśli do tego dołożymy wyposażenie, bo przecież musi być jakieś biurko, za 2 komputery, jeszcze trzeba oświetlić, ogrzać, sprzątnąć, kupić środki biurowe. Liczmy 90 000 rocznie. Razem daje to 3 350 000. Proszę Państwa, to jest bardzo duża kasa. Przy oszczędnościach na stołówkach proszę sobie wyliczyć, ile stołówek miasto Kraków nie musiałoby likwidować, to znaczy dyrektorzy potulni i zdyscyplinowani, w cudzysłowie, za 3 350 000 rocznie, ile by utrzymali tych stołówek, dając dzieciom przyzwoite warunki rozwoju, bo dziecko głodne to potencjalnie dziecko chore, to dziecko, które wymagać będzie w krótkim czasie leczenia i rehabilitacji. Uprzejmie przypominam, że 1% odpisu z funduszu płac, który idzie na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, jest to obligatoryjny odpis, jest to potężna kwota, ponad 6 milionów rocznie, nie będzie mógł finansować tego ośrodka. Z tego się nie da wziąć złotówki na biuro, bo to są pieniądze przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. I tylko w ten sposób można to rozliczyć. W związku z tym, proszę Państwa, przy tym budżecie, o którym przed chwilą mówiliśmy, który jest naprawdę, tak jak mówił kolega Habranek, budżetem realnym, ale mimo wszystko budżetem na przetrwanie, wydaje mi się, że taka rozrzutność miasta jest po prostu nieetyczna. Nie wiem, czy Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji będzie składać wniosek, więc ja go nie będę składać. Chcę tylko na marginesie jeszcze tylko powiedzieć, że kultura w mieście niedoinwestowana, ale jakoś tak chyba źle usłyszałam Pana Skarbnika, nie miałam okazji tego powiedzieć przed chwilą, bo no nie było takiej możliwości. Skądinąd wiem, że bardzo duże kwoty pozyskuje kultura zewnętrzna, więc stwierdzenie, że tylko Gmina Kraków daje na kulturę, jest chyba nieprawdziwe, chyba że ja jako członkini Komisji Kultury i Ochrony Zabytków mam złe informacje. Dziękuję, przepraszam Pani Przewodnicząca za tę ostatnią wywózkę. Przepraszam, dziękuję. Pani Marta Patera, proszę bardzo. Pani Marta Patera, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, ja mam kilka pytań, czasami Pani Marta będzie składała wniosek. Po pierwsze, rozdział pierwszy postanowienia ogólne, paragraf pierwszy brzmi: Krakowski Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, zwany dalej ośrodkiem, jest, uwaga, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli. W podstawie prawnej, która tutaj jest przytoczona przy statucie, brakuje zapisów z Karty Nauczyciela, artykuł 70, rozdział 7a, artykuł 70a. Rozdział dotyczy finansowania, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczyciela. Artykuł 70a mówi, punkt pierwszy: w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z zastrzeżeniem ustępu drugiego. Ale proszę uważać, właśnie ten przepis artykuł 2 brzmi tak: przepis ustęp pierwszy nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Więc tu jest pierwsze, proszę o wyjaśnienie, bo brak podstawy prawnej i tutaj następuje już pierwsza jakaś sprzeczność. I kilka pytań mam. Po pierwsze, przy funkcji dyrektora nie ma wymagań kwalifikacyjnych, a natomiast odnoszą się do doradców metodycznych. Jest tylko zapis, że jest wyłaniany w drodze konkursu, natomiast brak informacji na temat jego kwalifikacji. Drugie pytanie moje: w jaki sposób powoływani są doradcy metodyczni? Trzecie pytanie. Na jakiej podstawie szacuje się 200 000 złotych do tego środka, o co wspomniała Pani Kołodowska? Pytanie czwarte. Rada programowa, którą według statutu powołuje organ prowadzący, ale na jakich zasadach? Czy to są osoby wskazane, nie wiem, przez Panią Prezydent, osoby z Wydziału Edukacji, że one się same zgłaszają, że są powoływane. Nie ma tutaj zupełnie mowy na ten temat. Pytanie piąte. W ośrodku zatrudnia się nauczycieli konsultantów. Moje pytanie, czy nauczyciel konsultant to jest oddzielna funkcja niż doradca metodyczny? Czy nauczyciel konsultant może ewentualnie być równocześnie doradcą metodyczny? Czy można łączyć te funkcje? Czy Państwo planujecie jednak te funkcje oddzielnie traktować? I pytanie szóste. Ośrodek prowadzi tutaj w formie odpłatnej formę doskonalenia, czyli zarabia. No i pytanie, czy samorządowy ośrodek może rzeczywiście zarabiać? Dziękuję bardzo. Ja zapisana jestem następną osobą, zapisałam tam z Pani Matenie. Ja nie popieram z innego powodu tego projektu niestety, ponieważ uważam, że miasto, państwo, urząd nie powinien brać na siebie funkcji takich, które są funkcjami niekoniecznymi. Znaczy uważam, że tego powtórzę, bo porozmawiać poza urzędem i znów tutaj niestety kisiel, który mówi władza, która chce o wszystkim decydować, musi brać za siebie za wszystko odpowiedzialność. Nie musimy wykonać potrzeby i myślę, że to są funkcje, które są niekonieczne przez miasto, więc nie widzę uzasadnienia dla tworzenia tego typu instytucji. Pani Patera, bardzo proszę. A mianowicie w uzasadnieniu, bo taka kolejność akurat na trzeciej stronie jest uzasadnienie. Dotychczas wyżej wymienione zadania realizowane były przez osoby zatrudnione w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. No skoro były zatrudnione i realizują to, mnie się wydaje, że nie ma potrzeby tego zmieniać. Następnie, jeżeli chodzi o statut, chciałam zapytać o paragraf 3 punkt 2, ośrodek prowadzi działalność na terenie krakowskich samorządowych szkół. Czy to oznacza, że szkoły będą musiały ośrodkowi za darmo oddawać salę do prowadzenia jakichkolwiek szkoleń? Następnie w paragrafie 5 punkt 7 pod punkcie C mamy prowadzenie form doskonalenia, w tym seminarów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń. Ja chciałam zapytać wnioskodawców, czy ośrodek doskonalenia nauczycieli nie musi posiadać specjalnej akredytacji kuratora bądź innego nadzoru pedagogicznego? Jeżeli tak, to proszę mi powiedzieć jaki. I chciałam jeszcze zapytać o Radę Programową. Dlaczego skład Rady Programowej wchodzić miałyby tylko osoby będące reprezentantami środowisk akademickich i oświatowych, a nie reprezentujący środowisko związane z kształceniem zawodowym, chyba że to się mieści w akademickim, chociaż nie jestem przekonana. No i żeby nie wychodzić drugi raz, ponieważ dla nas ten projekt zawiera zbyt dużo niejasności, jak się dowiedzieliśmy, nawet możliwe sprzeczności, które za chwileczkę zostaną wyjaśnione, pozwalam sobie złożyć w imieniu klubu Platforma Obywatelska wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy Pani bardzo proszę Pani Profesor. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, mówiąc szczerze, nie mogę wyjść z podziwu, słysząc te Państwa opinie. Wydawało mi się, że proponując założenie samorządowego ośrodka doskonalenia nauczycieli, rozwiązujemy szereg problemów, kierując się zasadą dążenia do wysokiej jakości edukacji, której nie sposób realizować bez intensywnych szkoleń, szczególnie w dobie reformy systemu edukacji, oraz kierując się zasadą gospodarności, to znaczy nie przekazywania miejskich środków i innych podmiotów. Rozumiem, że czasowy monopol w zakresie wykorzystywania miejskich środków, jaki ten monopol realizowały Związkowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, bo te dwa ośrodki do tej pory głównie wykorzystywały wykorzystywały środki miejska na ten cel, no dają o sobie znać. Chcę powiedzieć, że bardzo mi się, że jestem wręcz oburzona takim stawianym spraw. Nie będę co Państwa Panie tłumaczy, to może nie wiedzą. Otóż proszę Państwa, zgodnie z rozporządzeniem ministra, ośrodki doskonalenia nauczycieli mogą być gminne, bo nawet kontrola NIK-u wyraźnie wykazała, że samorządy zaniedbują swoją rolę w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. I w ślad za tą opinią NIK podjęłam właśnie taką decyzję, że będę proponowała Państwu i przygotuję projekt samorządowego ośrodka doskonalenia nauczycieli. Zatem po pierwsze jest to publiczna. Z drugiej strony jest to gospodarność, ponieważ nie chciałabym, nadal nie chcę, żeby środki przeznaczone pochodzące z odpisu 1% żeby były wydawane nie w naszym ośrodku. Rzeczywiście tylko, żeby decydowały o tym, jakie to będą szkolenia, jakiego typu, żeby decydowały inne firmy, bo jak mówię, najwięcej trzeci podmiot i myślę, że on jest najbardziej godny uwagi. Bo tam mówią o gospodarności oraz mówią o tym, o czym wielokrotnie tutaj mówiliśmy, mianowicie o tym, że krakowska oświata potrzebuje pewnej kultury organizacji, tę kulturę powinno właśnie można najlepiej szerzyć poprzez intensywne szkoły. Jest słaba integracja dyrektorów szkół, na co wyraźnie wskazują w czasie spotkań. I obserwujemy bardzo mało ciekawą ofertę dotychczasowego doskonalenia nauczycieli. Dlatego chciałam temu przeciwdziałać, ale widzę, że to jest oczekiwane za mało. Przez osoby, które doskonale orientują się w tym problemie. Pytają Państwo, czy ośrodek potrzebuje akredytacji. Owszem, ośrodek potrzebuje akredytacji, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chciałby prowadzić kwalifikacyjne kursy, które my nie zamierzamy prowadzić, bo tak naprawdę system zadawania kwalifikacji powinna być uczelnia wyższa, a nie ośrodki doskonalenia nauczycieli. Drugi powód, drugie pytanie, czy za darmo będziemy oddawać szkoły po to, żeby przyjadać do szkół. O tym nie myśleliśmy w szczegółach, natomiast mówiąc szczerze, nie widzę nic zdrożnego, jeżeli szkoleni w ramach działań ośrodka nauczyciele danej szkoły będą szkoleni w tej swojej szkole bezodpłatności, bowiem do tej pory także to robią, tylko że zatrudniając do tego inne ośrodki, że szkoły organizowane są bez doskonalenia zawodowego i wtedy nie ma znaczenia, nikt się nie martwi, że my publiczny ośrodek doskonalenia, albo związkowy ośrodek doskonalenia, albo marszałkowski ośrodek doskonalenia prowadzi takie szkolenie w szkole macierzystej. Zatem ja tutaj żadnej różnicy nie widzę. Zupełnie nie wiem skąd ten budżet 3 milionów złotych, który pani Radna Raniszewska proponowała, bo budżet, który ja proponuję, który miałby być pokryty budżet, bo może warto wytłumaczyć, że taki ośrodek doskonalenia nauczycieli to ośrodek, który wydaje środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli i tutaj niewłaściwie formalnie sekretara czytała ten fragment z rozporządzenia, z pieniędzy na doskonalenie nauczycieli nie można pokrywać, tak jak słusznie mówi pani Radna Maciszewska, kosztów związanych z prowadzeniem. I w moich obliczeniach starannych Wydziału Edukacji jest około 200 000 złotych rocznie, bowiem ośrodek miałby zatrudniać dyrektora i sekretarkę i jakaś część etapu księgowego zależnie od obrotu. Obroty te, z kolei te obroty, to pieniądze przeznaczone na doskonalenie, to oczywiście nie w 100%, bo w porozumieniu ze związkami ustaliliśmy rozdział budżetu na doskonalenie w tym roku i mam wyglądać w sposób następujący. 30% tego budżetu ma być nadal realizowany w sposób tradycyjny, to znaczy zgodnie z słusznym założeniem wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, czyli otrzymują te 30% tego budżetu na doskonalenie nauczycieli szkoły, a 70% czy tak zwa 70% dysponowałby ośrodek, kierując znów zgodnie z uzgodnieniami ze związkami, kierując środki na studia podyplomowe, kierując środki na planowane wcześniej szkoły. Jakie miały być te kwoty? Zatem nie wiem skąd te 3 miliony by być miały, bo w żaden sposób to absolutnie nie wynika. Jeżeli chodzi o statucie, jest zapis nauczyciela konsultanta, dlatego bo taki jest jakby, taka funkcja może zaistnieć, ale to wcale nie oznacza, że oni mają być zatrudniani. Istnieje taka możliwość, zależnie ewentualnie od zadań. Na razie budżet, proponowany budżet tego ośrodka, czyli cały koszt, proszę Państwa, tego zgoła bardzo celowego przedsięwzięcia, miałby wynosić zaledwie 200 000 w roku 2013. Natomiast mają to Państwo wyraźnie napisane. Natomiast jakie są korzyści? Korzyść jest przede wszystkim następująca. Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem, nadzór nad czymś, co nazywa się doradcą metodycznym, może sprawować ośrodek doskonalenia nauczycieli. Tak jest napisane to, zapisane to w rozporządzeniu ministra. Gmina Miejska Kraków wydaje około 1 000 000 złotych na zatrudnienie doradców metodycznych. Taka była tradycja, to nie jest jedyne rozwiązanie, ale do tej pory jest taka tradycja i trudno byłoby ją radykalnie zmieniać, szczególnie w dobie, kiedy to doradca metodyczny jest bardzo potrzebny. Natomiast ci doradcy metodyczni, którzy zatrudniani za kwotę około 1 000 000 złotych z pieniędzy na doskonalenie, pracują pod nadzorem Małopolskiego Ośrodka Doskonalenia, czyli pod nadzorem marszałka. To jest pewien paradoks, który uniemożliwia monitorowanie pracy tych doradców. W efekcie doradcy są wykorzystywani do zadań marszałka. Jeżdżą po różnych małych gminach, tylko gminach Rybów, gminach Nowy Sąd, a pieniądze dajemy w naszych gminach Kraków. Ja rozumiem solidaryzm społeczny, ale chodzi mi o szkodę, dlatego nie widzę powodu, żeby opłacali przez nas doradcy metodyczni mieli wykonywać zadania, które nie są zadaniami gminy. Powołując samorządowy ośrodek doskonalenia nauczycieli, możemy sprawować taki nadzór i w sposób właściwy koordynować pracę doradców, zależnie od potrzeb gminy. Co do rady programowej oczywiście można z przyjemnością wysłucham, nie mam żadnego pomysłu na to, kto to miałby być. Wydaje mi się, że taka rada programowa być powinna. Zatem jeżeli miałabym eksplicity wyłożyć, że będą to rady, to z przyjemnością, bo zresztą taki był zamysł mówiący się o ustawie światowej. Także możemy opisać i nawet będzie bardzo wskazane, jeżeli mieli tam być rady. Także nie bardzo, czy jeszcze jakiś, jeżeli jakaś możliwość czegoś nie wyjaśniłam, to z przyjemnością wyjaśniam, a jeszcze chcę dodać, że taki ośrodek może podpisać, takie ośrodki działają w Tarnowie i w Łodzi. W tych miastach to są 2 miasta, znaczy działają jeszcze wielu innych miastach. Od zawsze. W Tarnowie działają w nas i mają bardzo dobre doświadczenia, mało tego prowadzą dość intensywną działalność już dochodową, realizując zadania w zakresie doskonalenia nauczycieli ościennych gmin. Także to ewentualnie przyjmuje. Dlatego naprawdę może brakowało możliwości przedstawienia Państwu tego projektu, ale jestem przekonana, że po zapoznaniu się, w publicznym zapoznaniu się z naszym planem projektu, no nie wyobrażam sobie, że Państwo radni dążący do wysokiej jakości, prowadzenia wysokiej jakości edukacji publicznej, do gospodarności oraz do właściwego wykorzystywania zasobów miejskich, to jest zasób miejski wykorzystywany w tej chwili zupełnie niewłaściwie, a nie mamy tytułu do tego żadnego prawnego, do tego, żeby monitorować tę pracę. Wobec tego sytuacja, w której my sobie stwarzamy taką możliwość, żeby Państwo nie zechcieli przyjąć, to doprawdy nie rozumiem. Ja rozumiem, że Państwo może są mało na ten temat zbyt mało widzieli. Natomiast jeszcze chcę tylko dodać, że jeżeli chodzi o kwalifikację dyrektora, bardzo starannie to omawiane rozporządzenie. Także tutaj nie ma problemu. Jest jasne, ja nie wiem, kto miał być dyrektorem, na pewno był drogą konkursu, natomiast on musi spełnić ustawowe, także zobowiązane zgodne z rozporządzeniem musi mieć kwalifikację. A doradcy, w jaki sposób? Przecież doradcy są, znaczy nie byli powołani. Ja zostałam stan, to jest powołanie w organizatorze zatrudnienie, notabene bardzo są to nieefektywnie wydane na szczerze pieniądze, ale nie możemy wcześniej wypowiadać, jak w maju. Do tej pory funkcjonowała w mieście komórka dwuosobowa, która zajmowała się w jakiś sposób, obie te osoby już nie pracują, także te 2 etaty to są te 2 etaty, które mogą być wykorzystane tylko w inny sposób w jednostce samorządu terytorialnego. Natomiast sposób powoływania doradca to jest, nie ma obowiązku gmina, posiada, nie musi, w obecnym rozporządzeniu nie musi posiadać doradców, to jest jako zaszczyt w tym ciało. Jeszcze chcę zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz, może nie wszyscy Państwa śledzą na bieżąco rozporządzenie akurat Ministra Edukacji Narodowej, ale coraz bardziej ciężar nadzoru pedagogicznego jest również ciężarem, jaki musi unieść gmina. Nadzór pedagogiczny kuratorium w zasadzie jest szalenie w tej chwili ograniczony. Nie ma kuratorium już wizytatorów poszczególnych szkół. Nauczyciele nie mogą się zwracać do kuratorium z żadnymi swoimi problemami, ani metodycznymi, ani merytorycznymi. I to jest też powód, że na gminę został nałożony poszczególnymi rozporządzeniami w bardzo poważny sposób obowiązek, właściwie można powiedzieć, sprawowania nadzoru merytorycznego. Nigdzie nie jest określone, że pedagogiczny, nadzór merytoryczny. I ten ośrodek doskonalenia nauczycieli byłby jednym z narzędzi sprawowania takiego nadzoru. Także ja gorąco Państwa proszę o zapoznanie, serenne zapoznanie się z naszą propozycją, po to, żeby ewentualnie móc zmienić prawo. Bardzo proszę Pani Radna Pokręta. Pani Prezydent, ja przepraszam za to, co powiem, ale powiem, ponieważ nie wiem, czy ktoś inny miałby odwagę. Spotkałam się z wieloma słowami krytyki wobec szkoleń, jakie były teraz odbyte w Dobczycach. No dlatego, ponieważ do Pani Prezydent nie dotarły, tylko bo myśmy słyszeli na Komisji Edukacji poprzedniej, że wszyscy byli świetnie zadowoleni i tak dalej. Wręcz przeciwnie, kilkanaście głosów, kilkunastu uczestników tych szkoleń mówiło do mnie, że to są wyrzucone pieniądze. Część z tego szkolenia w Dobczycach, bo to były dwudniowe szkolenia, została poświęcona na pracę nad strategią. A przypomnę Państwu, że za opracowanie strategii firma stwierdziła ponad 100 tysięcy, a tu jeszcze raz dyrektorów do tego zaciągnięto zadanie, mówiąc kolokwialnie. Niemniej nie chodzi tylko o strategię, to tak obok, ale są głosy i są osoby, które uczestniczyły, które uważają, że to były wyrzucone pieniądze. Dziękuję. Jeszcze Panią podtrzymuję, Pani Barbara. Pani Barbara, bardzo proszę. Był wniosek formalny, czy Pani Barbara rozwija pracę? Ja tylko poprosiłam jednak o opinię prawną do tej karty nauczyciela, czy ona rzeczywiście ma wpływ duży i czy jest zgodna tutaj z tymi założeniami, to jest jedna kwestia. Natomiast ja tutaj o tyle poprę Panią Prezydent i postanowię się zgodzić, że szkolenia do tej pory, które były proponowane, no, dla mnie są pod dużym znakiem zapytania. Nie wiem, tematy, które dostaliście Państwo, nie mogę ich czytać w sprawozdaniu o oświacie tutaj naszej, oświata krakowska w roku szkolnym. Dopiero plastyka, technika wpracowania biżuteria, podstawy pedagogiki cyrku, gry i zabawy integracyjne klasa 1-3 i tam cała sterta tych zadań. Więc wydaje mi się, że powinny być rzeczywiście pod lepszym nadzorem i jest to do zastanowienia się na pewno na przyszłość. I osobiście wolałabym też, żeby to było pod nadzorem gminy, a nie żeby marszałka. Dziękuję. Program ustawowy musi. Tak, bardzo proszę. Musi. Proszę Państwa, ja pozwolę założyć na kilka rad. Po pierwsze, odpis od wysokości wynagrodzenia do wysokości 1% to jest kwota około 6 milionów. I ta jednostka, którą Pani Prezydent proponuje do powołania, będzie dzieliła kwotę 6 milionów złotych. Jeżeli chcielibyśmy dla każdej 6 milionowej kwoty w budżecie miasta zapisanej powołać jednostkę, to tych jednostek musiałoby być prawie 600. Z 600 dyrektorów trzeba było powołać, żeby w 600 jednostkach dzielili po 6 milionów złotych. I jaki będzie los tej jednostki? To znaczy taki sam jak ZIKIT-u i małego, dynamicznego ZIS-u, który miał zarządzać przykładem miejskim. To były jednostki, które miały jakieś zakładane ze szeregacjami, małe, dynamiczne, sprawne, poza obrębem urzędu miasta, szybko realizujące zadania zlecone przez prezydenta, jeżeli na stacją się ośmiała największym wizji zakładem. Z biegiem czasu okazały się bardzo zasobny zasób ludzki, Zynik to ma klauzulę z 5% osób, jest tak bardzo osobna. I dynamika zainwestowania gospodarki. Panie prezydent, problem z Pani pomysłem polega na tym, że jest dokładnie sprzeczności z tym, co Pani dotyczy. Proponuje Pani powołanie jednostki, gdzie ludźmi do pracy jest dyrektor i sekretarz. Ja jeszcze nie widziałem jednostki, gdzie dyrektor pracuje i sekretarką i więcej. W związku z tym w roku 2013 będzie wystąpienie o zwiększenie budżetu na zatrudnienie jakiegoś metodyka, który będzie nadzorował innych metodyków. Następnie do obsługi administracyjnej, następnie będzie potrzebny kierowca dla tego dyrektora, trzeba musi kupić samochód i za 3 lata, jak niechybnie możemy stwierdzić z doświadczeń dotychczasowych, koszt funkcjonowania tej jednostki, którą Pani chce powołać, będzie większy niż pula kwoty, którą ma na dzień. Jestem pewien tylko na 100% doświadczeń dotychczasowych. Zeszłoroczne odrzucenie wniosku prezydenta o powołanie Zarządu Inwestycji Miejskich była jedna z lepszych decyzji, którą Rada podjęła. Nasz przyciała w ten sposób biurokracja. Pani chce do tego wrócić i nie idzie lepiej potrzeby. Jeżeli to, co dzisiaj się działa, to niech Pani tego się po prostu zwolni. I się problem rozwiąże. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, Szanowni Państwo, głosujemy wniosek Pani Radnej Patelu, bo to się może dyskusja przeciągać w nieskończoność. Szanowni Państwo, przypominam, głosujemy wniosek Pani Radnej Marty Pateny o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Proszę się przygotować do tego. Tak, Szanowni Państwo, w tym mniejszym kończę dyskusję i przechodzimy do głosowania wniosku Pani Radnej Pateny. Bardzo proszę. Druk 1044, proszę się przygotować. Głosujemy wniosek Pani Radnej Pateny. Czy jesteśmy gotowi? Głosujemy wniosek Pani Radnej Pateny o odrzuceniu w pierwszym czytaniu, przypominam. I wszyscy Państwo zagłosowaliście. Proszę? Kto ma awarię? Czy wszyscy Państwo zagłosowaliście? Czy wszyscy zagłosowaliście Państwo? Zamykam głosowanie. Czyli proszę o wynik. Szanowni Państwo, głosów za 29, przeciw 2, proszę. W momencie wstrzymała się jedna osoba, wniosek Radnej Pateny został przyjęty. Tak, bardzo proszę, Pani Prezydent Bartowska. Ja nie w sprawie ośrodka, bo w sprawie organizowanych przez Wydział Edukacji i mnie osobiście szkoły. No, pozwolę się zupełnie nie zgodzić z tym wszystkim, o czym powiedziała Pani Marta Patyna. No więc posiadam dowód i bardzo gorąco proszę, żeby Pani Radna jako przewodnicząca Komisji Edukacji chciała zapoznać się z ewaluacją tej szkoły. Ponieważ mamy dokument, mamy ankiety, z których jednoznacznie wynika, że wszystkie szkolenia dotychczasowe w powiecie 304, czyli łącznie około 300 osób było szkolonych w tych żydowczycach. Za kwotę łącznie, cała kwota to jest nie chcę powiedzieć, przepraszam, ale w każdym razie bardzo niewielka, ponieważ oznacza część tych szkoleń była prowadzona właśnie przeze mnie. Natomiast tak, dlatego tym boleśnie mnie to dotknęło, ale na szczęście jest dokument w postaci anonimowych ankiet, jest dokument w postaci zebrania tych ankiet i najniżej szkolenia były oceniane na poziomie 3,9, w skali do 5, nie mogę. Natomiast najwyżej oceniamy ustawę 4,9. Wobec tego łącznie, że przy 100 średnio obecnych w każdej z grupie jest taki wynik, to należy uznać szkolenia za bardzo udane. Zatem te głosy, chyba może znacznie się znajdą osoby niezadowolone, albo osoby, które na zamówienie mówią, krytykują pewne pociągnięcia, znając nasze jakieś animosy. Natomiast również chcę powiedzieć, że szkolenia, które w tej chwili, znaczy może, nie, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Prezydent. Proszę powiedzieć, tak to jest z tymi posłaniami, tutaj wiadomo, to raczej nie na oparte, na dokumentach, które ma plotka, na to nie jest żadne źródło. Szanowni Państwo, przechodzimy dalej.